Tak sobie odpoczywa Klara, śpiąca królewna. Usnęła i śpi. Tutaj Florcia też leży. Iskra tak samo. I tamte sobie chodzą. A ta śpi. Jak zabita. Cześć wszystkim. Dzisiaj wtorek, godzina 12, pora na południowe karmienie. Zadamy sobie siana i pójdziemy też na działkę zobaczyć tam, czy ptaki wyjadły to zboże. Weźmiemy też trochę zboża im zaniesiemy. Tutaj widzę jakieś znowu potyczki chyba będą między Klarą a Bianką. Dalej jej mało, ale cały czas przegrywa. Wypuścimy owce na pole, na chwilę poganiają. Ale najpierw weźmiemy tą mieszankę, żeby nie zjadły. I tam takie jakieś skorupy są z bananów, więc też to wyrzucę, aby tego nie zjadły owce. Do kręga. Jeszcze jedna. Dobra, kury sobie chodzą tutaj. Teraz możemy wypuścić owce. Z pół godziny tu zostawię i przy okazji pójdziemy ten czas do pola na działkę zobaczyć tam, co z tym zbożem. Tutaj wyzadaję im, niech idą na pole. Klara się jeszcze nie koci. Jeszcze nie wiem, ile będziemy czekać, ale wszystko na spokojnie. Siano zadajemy. Pełny paśnik. Przybliżyć sobie muszę. Sznurek do kosza, żeby nie zjadły. Widzę, że będę musiał dzisiaj kolejną dawkę siana sobie zrzucić ze strychu. Ale to pod wieczór, bo na południe jeszcze mają. Dobra. Siano uzupełnione. Teraz woda. Wylejemy starą. Z rana. Muszę poprawić widły, żeby się nie nadziały. I lejemy świeżej wody do wiaderka. Tam jeszcze były pytania pod kilkoma filmami, skąd jestem. Więc jestem z Małopolski, a dokładniej nie będę mówił, wystarczy, że powiem, że z Małopolski. Małopolski rejon. Tak bliżej może niedaleko, na kawałek do Nowego Sącza. Tyle powiem. Dobra. Tu mają tabeczy. Śmiga. Chciałaby pewnie dostać owsa, południe jest, więc zaraz jej tutaj sypniemy trochę. Ok.
widzę, że się już kończy mieszanka. Więc będę musiał owiec ze strychu znieść i kupić kukurydzę. Wsypiemy jej tutaj, tylko trochę to wyczyścić trzeba. Dobra, niech je. Te przymkniemy, żeby jej nie wyjadły. Klamy sobie, bo o, widzicie, się piorą. Zobaczcie, jakie wymię już ma wielkie. Nie daje jej spokoju ta bianka. Tutaj, jak mówiłem, będę przegradzał, jak się będzie koczyć, tak od tego słupka tu do tego przegrodzę na pół. Tu będzie siedziała Klara po wykocie z młodym i Florkę do niej dorzucę, żeby miała Florka też spokój od tamtych owiec, żeby jej tak nie dokuczały. Dobra, przesypię sobie z tego wiaderka paszę dla kur. A w tym wiaderku zaniesiemy do pola tą zboża. To niech sobie tutaj siedzi. To nie spadło. Zbieramy łyżkę, łopatkę kukurydzy i owsa i łopatkę pszenicy. To zaniesiemy zaraz do pola. Zobaczymy, czy tam to wyjadło. Już chyba z 2 tygodnie tam nie byłem przez tą chorobę, co wyrzuciła. I później jakoś czasu nie było. Dobra, tu wszystko mają. Dostały. Tamte niech poganiają sobie po polu, a my idziemy do pola. Jesteśmy już na działce. Śniegu dosypało. Jakieś 20 cm tego śniegu jest. A i drzewa oblepiło. Dzisiaj dość zimnawo. Ten śnieg z wierzchu zamarznięty. Widzę, będzie trochę gałęzi do sprzątania po tych wiatrach, co były. To na wiosnę się sprząta. Idziemy tam do tej wiatki zobaczyć, czy ubyło coś tego zboża. Tu widzę, jakiś zając kicał. Pewnie. Albo liska przebiegła. Coś tu ewidentnie szło. Chyba zając, bo są skoki tylnie odbite. Więc może on tu przychodził do zboża. No i widzę, jest wyjedzone dużo. Tutaj było sporo tego. I tutaj jeszcze trochę inne zostało. Więc o, nawet ślady są jakichś ptaszków, które przylatują. A tu ślady zająca. Więc widać, że dokarmianie ma sens, bo coś tu przychodzi. I też zachęcam was, jeżeli macie gdzieś taki nieużytek koło domu, możecie sypnąć jakieś pasze, to zawsze jakieś bażanty, czy zające, czy zwykłe ptaki podejdą i będą sobie coś tu wybierać i jeść. Pomożecie im tak właśnie też przetrwać trochę tą zimę. No i rozsypujemy tu kukurydzę, owiec i pszenicę i to sobie ptaki będą, czy tam inne drobne zwierzęta, wyjadać. No, zimno się zrobiło. Owce jeszcze z 10 minut będą na polu, już 20 minęło i będą szły do stajni. Tak wyglądają kwatery zimą.
tam szklarnia mini. Tam posadziłem cebulkę i pory na zimę. Zobaczymy na wiosnę, czy coś z nich wyjdzie. Dobra, więc widzimy się jeszcze w stajni. Dobra, jestem już z powrotem w stajni. Z pola poszedłem jeszcze do domu rozpalić w piecu. Jakieś 20 minut minęło, więc owce siedziały. No, 40 minut na polu poganiały sobie. Trochę przegłodziło je. Teraz mogą wcinać. Florka już tutaj zajada. Te owce też już wchodzą. I do godziny pół do piątej, piąta starcza im to siano. Florka po południu dostaje zawsze owsa z kukurydzą. Jak widzicie, przegłodziło je trochę i teraz jedzą. Wodę mają, więc wszystko na popołudnie, na godziny pół do piątej, piąta jest. Dobra, jest godzina pierwsza, kury jeszcze tak do godziny 15 będą sobie siedziały. O 17 przyjdziemy zamknąć je. W sensie już 17 godzina, by zadawać już na wieczór i na drugi dzień znowu. 17, dobrze mówię? Dobrze. Dobra, więc na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może przejdziemy się do lasu po jakąś gałąź sosny dla nich, więc coś nagramy. Dobra, niech się darzy, trzymajcie się, cześć.